licznika. Rozerwanie takiego szyku powodowało, że bardzo często ci żołnierze nie potrafili go otworzyć i związało się to bardzo często z przegraną bitwą. Właśnie uporządkowanie szyku, utrzymanie takich szyków. Proszę Państwa, około 640 żołnierzy. Proszę zwrócić uwagę, że wydawano komendy głosem. Ja używam teraz tutaj mikrofonu, żeby mnie było dobrze słychać. Teraz trzeba było wydać komendę, którą musieli usłyszeć wszyscy. Dlatego na przykład nasz dowód, Zdenek, to jest coś w rodzaju oficera łączności. Trąbka, kolejna, żołnierze byli przyczynieni do walenia bęben, wydawania komend poprzez trąbkę. W tej chwili żołnierze ładowanie odbywa się na 12 komend. Muszkiet francuski, wzór 1777, to jest AM9. To jest karabin, którego żeby załadować, trzeba było wykonać 12 czynności. Słyszeliście Państwo taką komendę, jak na przykład odbyć ładunek. To jest odbywanie ładunku, czyli żołnierz, który musi wziąć, po prostu odbyć papier. Mianowicie ładunki były zrobione w ten sposób, że były to papierowe takie rąbki zwiane z starych rynków, które każdy żołnierz posiadał. Na górę, a na górę przybywano 12 gram czarnego płynu. Żołnierz przed załadowaniem, po na komendę załadunek, brał ładunek, tak jak ja w tej chwili posiadam. Następnie musiał ten ładunek odgryć. Dlatego też żołnierze, młodzi chłopcy, którzy w ramach grały, czyli do wojska, bardzo często wybijali sobie zęby po to, żeby nie pójść do tego wojska. Żołnierz, który miał zęby, nie był w stanie odbywać ładunku, nie był w stanie strzelać. Góra! Góra! Pan! Jak Państwo widzicie, te karabiny dawały bardzo dużo. Górę to miejsce! Proszę sobie wyobrazić, że teraz strzela na taką salwę, daje batalion 640 osób. To na takim batalionie. Kierunkowo na miejsce! Unosi się jeden wielka chmura dymu. Kierunkowo na prawo! Miejsce w lewo za nogą! W czasie orientacji, ponieważ na pole bitwy unosiła się mgła. Nasz pułk w tym roku brał udział w rekonstrukcji bitwy pod Waterloo, gdzie było 5000 rekonstruktorów. A więc proszę Państwa, po godzinie praktycznie rzecz biorąc nad polem bitwy unosiła się mgła i my żeśmy nie widzieli swoich sąsiadów, a przeciwnicy nam widzieli, rozmywali się z tym. Tyle ryby, na trzy kroki! Bądź! Ta przed chwileczką wykonana salwa była wykonana salwą w linii. Ja jeszcze chciałbym zwrócić uwagę Państwu na jedną rzecz, że te poszczególne karabiny niestety nie wypaliły. Tak faktycznie było w rzeczywistości.